A jak teść oceniał pracę oskarżonej? Na początku był bardzo zadowolony. Dopiero dzień przed śmiercią napisał do mnie, że się jej bał. To nieprawda. Ona kłamie. Wysoki sądzie, jeżeli wysoki sąd pozwoli, zacytuję dokładną treść SMS-a, który na dzień przed śmiercią wysłał do świadka Zenon Wielecki. Cytuję. Ona znów to robi. Boję się. A domyśla się pani, o co w tym SMS-ie może chodzić? Co owa ona miała robić? Kiedy teść przepisał na nią połowę majątku, to przestała być taka milutka. Powiem więcej, przerzuciła się na mojego męża i do niego robiła słodkie oczy. Co? Nie robiła mnie do kogo słodkich oczu. Nie? A dlaczego przez ciebie teść postradał zmysły? A ten brzuch to skąd? To nie jest dziecko pana Zenona. Ile jeszcze razy mam to powtórzyć? Wysoki sądzie, kiedy teść przejrzał na oczy i chciał zmienić testament, ona go zabiła. Wszystko do siebie pasuje. Za to, co zrobiłaś do końca życia, powinnaś siedzieć w więzieniu. A właśnie, że nic do siebie nie pasuje. Kochany, wybacz, ja zaraz muszę coś rozpowiedzieć, bo mnie naprawdę do tyrmy posadzić. Wysoki sądzie, to dziecko jest dziecko Wieleckiego, ale nie ojca, a syna. Co? Co to za bzdura jakaś jest? Co? Ty mnie zdradziła? Co za niesynitnicy? Panie sędzio, ja muszę już w końcu wszystko powiedzieć. Ja nie mogę trafić do więzienia. On zmuszał mnie do seksu. Ona kłamie, nie wierzcie jej! Nie kłamie. On mi groził. Powiedział, że mogę stracić pracę. I ja chciałam odejść, ale wtedy zadzwoniła mama. Powiedziała, że ją zwolnili. Płakała, że teraz nie będzie miała za co żyć. Jeszcze Igor miał te wszystkie długi. Ja nie mogłam po prostu tak zmienić pracy. Pan Wielecki, czyli Mateusz, groził, że opowie Olegowi, że to wszystko ja, że to ja go uwiodłam. Олег, будь ласка, вибач мене, я не хотіла цього.